Dzień dobry, witajcie. Chciałam złapać Andrzeja, jak nuci świąteczną piosenkę, ale usłyszał, że odpalam kamerę i zaprzestał nucenia. Słuchajcie, dzisiaj jest 30 listopada. 1 grudnia już jutro. Powinien zaczynać się Vlogmas. No zobaczycie ten film pierwszego dnia Vlogmasu, ale od razu wam powiem, nie będziemy dodawać filmów codziennie, nie mamy takiej możliwości. Pracujemy, pracy pod koniec roku jest dużo. No chyba, że ktoś chciałby nas sponsorować. No myślę, że nie mamy takich widzów, Andrzeju. Jednak musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że mamy swoje obowiązki, takie dnia codziennego, które należy realizować. Ale żeby tak było świątecznie, słuchajcie, mam rozgardiasz trochę w domu, mam nadzieję, że nam to wybaczycie, ale jeszcze nie posprzątaliśmy, tak wiecie, świątecznie. Nie ma tu jakiegoś wielkiego bałaganu, ale lekki chaos panuje. Natomiast chciałabym wam pokazać, bo już od poniedziałek, właśnie w tym tygodniu, udekorowałam nasze mieszkanie, w sensie powyciągałam rzeczy świąteczne. No i co? No i może pokażę wam, jaki mamy tu klimat. Do sypialni już od jakiegoś czasu w sumie wjeżdża pościel, taka jeszcze zimowa, mam też taką stricte świąteczną, ona czeka na swój moment. Tak jak widzicie, wymieniłam storczyki, mamy tu teraz skrzata z choineczką, po drugiej stronie jest choineczka z domkami, taka sama jak ta tutaj. I to tyle, jeżeli chodzi o sypialnię. Tu moja katastrofa, słuchajcie. Ja nie wiem, ja chyba w jakimś swoim poprzednim życiu byłam zabójcą roślinek i po prostu zostało mi do teraz. To jest nasza druga gwiazda i druga umiera. Muszę znaleźć na Allegro jakąś fajną sztuczną. Tutaj mam Mikołaja, który pomaga nam odliczać. Tak jak widzicie, wylądowały tu takie pierdółeczki. To są, jakby ktoś się zastanawiał, to są podkładki pod kubki. To nie to, że to sobie tak leży po prostu, o. Uwielbiam świecę, którą dostałam w zeszłym roku w prezencie i dzisiaj, słuchajcie, też pojedziemy do Twinkle. Zobaczymy, co jeszcze fajnego mają w ofercie. No tak jak widzicie, takie pierdółki. Tutaj się w sumie najwięcej dzieje, bo mamy trochę tych figurek. Co prawda ta srebrna trochę mi nie pasuje, ale stoi tak z boku, więc może ujdzie. Kącik przy lustrze widzieliście już w poprzednim filmie, w tym, w którym odwiedzaliśmy Florę. Tutaj na stole mam taki stroik i w środku, jak widzicie, jest świeczka. Te słuchawki leżą tu tymczasowo, wazon trzeba schować. No i tutaj się zaczyna magia. Mamy kalendarz adwentowy z Ritualsa, on się, słuchajcie, świeci. Bateryjki już są wsadzone, więc wieczorem wygląda przepięknie. Mamy kalendarze z Kindera i to jest, słuchajcie, największe zaskoczenie tego roku. Przynajmniej dla mnie. Dostaliśmy w prezencie, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć od kogo, więc pominę tą informację. Chciałam bardzo podziękować naszemu Mikołajowi, może tak nazwę kogoś, kto nam sprawił tą niespodziankę. Powiem wam, że jestem po prostu w takim szoku. Nie spodziewałam się, że dostanę od kogoś innego niż mój mąż kalendarz adwentowy. Jestem po prostu zaskoczona, oczarowana na maksa i bardzo podekscytowana. No bo umówmy się, jakby ja sama wybieram raczej czekoladki i kosmetyki. A tutaj mamy podobno jakieś fajne, zdrowe przekąski. Nie mam pojęcia, co jest w środku, ale woła mnie to okienko. Otwórz. No i skoro już został jeden dzień, to możemy otwierać. Andrzeju, otwieraj. To środka, nie? Tak. Ops. Ops. Ciasteczko z nadzieniem pistacjowym! O Boże! Ale trafione, co? Kocham pistacje! I bez cukru! I nie mogło się trafić. Bez cukru i bez glutenu. Lepsze okienko zero. No bez glutenu. Ale to kocham wszystko, co pistacjowe, ale ekstra! To będzie super! Ale fajne! Asia, nażeremy słodyczy przez ten grudzień.
ekstra. Jestem bardzo podekscytowana na ten kalendarz, powiem wam, że coś z takim... Ja zawsze sprawdzam, jak kupuję kalendarz, co jest w środku. No raczej nie mam w zwyczaju topić pieniędzy tak po prostu. No a ponieważ ten dostaliśmy, no to nie zaglądałam, jaka jest jego zawartość. No i... Ale to będzie ekscytacja. No sztos. Także tak. Tak się prezentują nasze świąteczne dekoracje. Andrzej przyniósł już też z garażu choinkę. Także myślę, że dziś lub jutro ją ubierzemy. Taki jest plan. U rodziców jeszcze stoją nasze mikołajki, więc trzeba będzie je przywieźć, ale to powolutku w swoim czasie. No i muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Nie jest to niestety niespodzianka. Mój mąż o tym wie, chociaż nie wie jakby... To będzie w środku. Ale przygotowałam kalendarz adwentowy dla Andrzeja, także no nie pokażę wam tego teraz, bo jak on by to montował, to widziałby wszystkie prezenty. Ale jakby ktoś był ciekaw, to tak, zrobiłam coś takiego. Zachęcam, żeby śledzić mojego Instagrama, bo tam będę otwierać kalendarze na bieżąco, codziennie. No i będziecie mogli podejrzeć, co takiego jest w moich, co takiego będzie w tym, który zrobiłam Andrzejkowi. Na filmach też postaramy się wam to przemycać, no ale istnieje ryzyko, że jakieś tam okienko nam umknie, no bo tych filmów jednak będzie dużo, dużo mniej. Na pewno nie będą się pojawiały codziennie. Myślę, że zostaniemy przy tym naszym minimum, czyli 2 filmy w tygodniu, a jeżeli się wyrobimy, to może dodatkowo będzie pojawiał się 3, ale niczego nie chcę wam obiecywać, no bo wiecie, ja sobie pogadam 5 minut, a potem mój biedny mąż montuje to bardzo długo. Także tak, dobra. Jemy obiadek, słuchajcie. Przyjechaliśmy przekąsić coś na szybko i jedziemy do Twinkle. Robi ogromne wrażenie. Byliśmy chwilę w środku, ale jest taki tłum, że moim zdaniem też nie da zrobić zakupów. Więc wracamy do samochodu i pojedziemy do Twinkle, które jest na Wilanowie. Mam nadzieję, że z uwagi na to, że ono nie jest tak pięknie świątecznie udekorowane, no to uda nam się tam zrobić zakupy w spokoju. Poza tym tutaj świeca Mold Wine już jest wyprzedana, a to ją chciałabym kupić w tym dużym rozmiarze. Przyjechaliśmy do Royal Villanów, udało nam się zrobić zakupy. Fajnie, bo dzisiaj jest w sumie minus 15, więc jeszcze na promocji. Ale strasznie szkoda, bo wszystkie kalendarze adwentowe są zaplombowane i nie da się powąchać, jak pachną te kosmetyki świąteczne, które w nim są. Powiem wam, że trochę się zastanawiałam, czego nie kupić. Nie wiem w sumie po co, bo mamy bardzo dużo zapachów z Ritualsa w zapasie. Chyba tak po prostu trochę, żeby mieć. Ale zaczęłam oglądać różne opinie w internecie na temat tego kalendarza i te, które jakby nie było, były podziękowaniem za otrzymany prezent, tylko były takie, wiecie, od ludzi, którzy zapłacili za to, no nie były już tak pochlebne, bo ten kalendarz, on jest ogromny, no ale te pudełka w większości są puste, więc to taka trochę ściema z jego rozmiarem, ale powiem wam, że przed chwilą go pomacałam, no i wygląda porządnie, no ciężki też jest, trzeba przyznać, jest tam trochę pełnowymiarowych produktów, ale chyba nie ma to sensu w naszym przypadku, przy naszym arsenale zapachowym, żeby bawić się w tego typu kalendarz. Także bierzemy to, co mamy w środku i pokażę wam tego, bo to będą prezenty. I co? I idziemy do samochodu. I polecamy na Wilanowie, bo tu jest spokój i pusto i można sobie zrobić zakupy. Nie było nikogo i pani była bardzo miła. A na Grzybowskiej był dziki tłum. I jadła ciasteczko i ja powiedziałam, że spokojnie, pani sobie wykończy. Ona mówi, nie, bo potem klienci piszą brzydkie opinie. Nie czepiajcie się, jak pani je ciasteczko. My już w domu, jak widzicie, nasze bałwanki przywiezione są już z nami. Która jest godzina? 19:30. Może jeszcze dzisiaj Andrzeja pogonię, żeby rozłożyć choinkę. I teraz tak, z takich update'ów szybkich. Byliśmy dzisiaj na zakupach, tego wam nie nagrywaliśmy. Tutaj widzicie. Guess,
Nie wiem, czy chcę pokazać, co jest w środku. Ogólnie tak, kupiliśmy dzisiaj torebki, korzystając jeszcze z promocji tej na Black Friday. I tak wam tylko podsuwam pomysł, że w sumie torebka dla kobiety to wydaje mi się, że spoko opcja. Chociaż z drugiej strony powiem wam, że moja mama była strasznie ciężka, jeżeli chodzi o wybór torebki. Bo była dzisiaj z nami, sama wybrała sobie swój prezent, my tylko za niego zapłaciliśmy. I no turbo trudne to było, w sensie ta jest za duża, ta trochę za mała, ta coś tam, także jeżeli znacie czyjś gust albo wybieracie coś takiego turbo uniwersalnego, to spoko. No ale tak, torebka może być dobrym prezentem, no, ale może być też bardzo złym pomysłem. Mam też prezent dla mojego brata, to myślę, że mogę wam pokazać, bo on też sam to wybrał. To jest bluza. Taka zwykła, czarna, M-ka. No, tylko firmóweczka. Jest to bluza z polo. Młody sam ją sobie wybierał. I podobnie jak w przypadku mojej mamy, my po prostu za to zapłaciliśmy. I teraz ciekawa jestem bardzo. Mam nadzieję, że dacie nam znać. Jak wy kupujecie prezenty? Czy pytacie, co osoby obdarowywane przez was chciałyby dostać? Czy robicie niespodzianki? Bo na przykład jak kupowaliśmy mojej mamie komplet walizek, to była niespodzianka, prawda? Ale wiedzieliśmy, że jej się przyda. Tak, ale właśnie jakby mieliśmy pewność, że to będzie coś, co ona wykorzysta. Także ja się przyznaję, że lubię robić prezenty, niespodzianki. Natomiast te prezenty, które robimy sobie na święta, zazwyczaj są to prezenty już o jakimś konkretniejszym budżecie. No i tak nie zawsze wiemy, co komuś by się mogło chcieć, kto co mógłby chcieć. Więc przyznaję, że w tym roku dużo jest takich prezentów, gdzie pytaliśmy o to, kto co chciałby dostać. Pokażę wam jeszcze to, co kupiliśmy. Jutro jedziemy spotkać się ze znajomymi i tak się składa, że dorobili się dziecka w tak zwanym międzyczasie. I kupiliśmy coś takiego dla Tosi. To jest welurowa spódniczka, mega cute, to był komplet. Razem z takim body. Wiem, że Paulina będzie niezadowolona. Paulina, jeśli to oglądasz, przepraszam. Bo ona woli, jak te rzeczy są tak, wiecie, tak mają napy dookoła, a to ma tylko tutaj przy główce. No ale może dla takiej świątecznej stylówki się jakoś przemęczy. No mega cute to jest, przyznajcie. No i żeby nie było, że za chłodno czy coś, to jeszcze kupiliśmy taki czerwony sweterek, bo Boże, w ogóle ja jakbym poszła na dział dziecięcy bez opieki, to ja bym tam wydała masę pieniędzy. Andrzejowi się nic nie podoba, mi się podoba wszystko. Także taki mamy prezent na jutro dla Tosi i w sumie z tego Twinkle mogę wam pokazać część rzeczy, bo nie wszystko jest prezentem. Więc tak, kupiliśmy sobie na spróbowanie. Po prostu byłam ciekawa, wiadomo, jakby kocham pianki z Ritualsa i nie sądzę, żeby to zostało w naszym domu na długo. Ale wzięłam na spróbowanie oba te żele, wąchałam je w sklepie, pachną ładnie. To jest, powiedziałabym, taki raczej męski zapach, ale ja na przykład takie też lubię. No a to jest naprawdę taka typowa zielona herbata. Także wzięłam te dwa żele pod prysznic. Wzięłam nam też świeczki na zapas. To jest świeczka Moltwine, tak się to ładnie mówi, Moltwine. I druga świeczka to Baked Apple. Słuchajcie, gdyby ktoś z was był ciekaw, jak to pachnie, to uważam, że bardzo podobnie do tego pachnie świeczka z Pepco, która jest 500 razy tańsza. I jest taka świeczka w Pepco, taka też duża, trzyknotowa, w czerwonym opakowaniu i ono pachnie, ona się nazywa Blossom coś tam. I moim zdaniem to jest podobny zapach do tego Baked Apple. Boże, jak to pięknie pachnie, chcesz znowu powąchać? No ładnie. No to pachnie takim prawdziwym pieczonym jabłuszkiem, czyli tak świątecznie. Także tak, a tą świecę kupiliśmy na zapas, jedna tam już stoi, używamy, przepiękny zapach to jest. Tylko pamiętajcie, słuchajcie, żeby stosować się do tych wytycznych, które są przy tych świecach, tak żeby one wam no, po prostu posłużyły, no nie? To chyba było tak. No, a resztę nie wyciągam, nie mogę. Także tak, tyle jeżeli chodzi o zakupy.
I co, bierzemy się za choinkę Andrzeju, czy nie masz już siły? Nie chce mi się. Przecież późno. Ale wzięliśmy ze sobą od rodziców, bo one tam zimują sobie. Właściwie letnią się. Nie wiem, jakie jest inne... Mówiłam o tym, że już to przynieśliśmy. Aha. Dlatego tak był kadr ustawiony, żeby było je widać w tle. Wcześniej nie mieliśmy miejsca na to, żeby trzymać takie teraz gadżety. Teraz może pójdą do szafy, do garażu. A teraz albo pójdą do garażu, albo myślę, że lepiej pod łóżko. Jest tam bardzo dużo miejsca jeszcze przy krzesłach. Więc tak. Czy coś ciekawego jeszcze kupiłam, żeby wam pokazać? Chyba nie. Ale ostatnio strasznie zakupowe są te vlogi. To prawda, ale no, bo wydaje mi się, że niestety ten świąteczny czas tak mocno wspiera konsumpcjonizm. Tak bym powiedziała. A ja się poddaję temu niestety. Ej, ale jakby ten Flora Point fakt, to jest część zakupowa, ale możecie sobie tam iść tak po prostu jako taka atrakcja. Wydajecie 6, powiedzmy za dwie osoby 6 dyszek, więc weźcie sobie na pamiątkę jakąś bombkę albo dekorację, jakiś ornament. No i możecie sobie przy wyjściu, tak jak my, zjeść sobie coś dobrego, wypić sobie tą gorącą czekoladę albo takie grzane wino czy coś, nie? Tak. Więc to ja bym też powiedział, że to takie spokojne, takie wyjście, nie? Pojedziemy jeszcze do Flory, czy już nie? Myślę, że chyba już nie ma chyba potrzeby. Już nie. Skoro ten jelonek nam nie wchodzi, będzie za duży, to już nie ma sensu, chociaż we Florze jest Urshi. Może jeszcze na jakieś ciasteczko się skusimy. Czekam, słuchajcie, bo Urshi ma teraz na dniach chyba jakoś opublikować ofertę świąteczną, albo już to zrobiła. Zaraz to sprawdzę. I może zamówię takie jedno ciasto świąteczne. Wiem. To takie było ładne, pistacjowo-malinowe. Wiem, co Kasia musisz powiedzieć. Bo jutro już jest ten pierwszy, tak? Tak. W związku z tym musisz odesłać widzów do swojego kanału na Instagramie. To się nazywa profil na Instagramie. Tak. I będziecie mogli sobie oglądać, Kasi, te otwieranie okienek. Ja zawsze to lubiłem i codziennie sobie oglądałem. Musicie wybaczyć mojemu mężowi, ale jak nagrywałam do was sama, to nie słyszałam, co do was mówiłam. Dlatego się teraz powtarza. To już było w poprzedniej ranek nagrywałam wstęp chyba. I mówiłam o kalendarzach, to o tym mówiłam. Także, ale bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Trzeba o tym przypominać. Jeżeli jesteście ciekawi, co się tu skrywa, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam codziennie będą dodawane relacje. Tam będziecie też mogli zobaczyć kalendarz Andrzeja, którego jeszcze tu nie ma, bo go jeszcze nie spakowałam. Więc idę, biorę się do roboty, żeby mój mąż też miał co otwierać od jutra. I wracam do was. Będziemy otwierać kalendarze. Chciałabym wyglądać trochę ładnie, ale czas nas goni. Więc makijaż zrobię, jak Andrzej będzie już to montował. Gdzie jest jedynka, Andrzeju, widzisz? Tu jest. O, jest super! Owsianka piernikowa. Jakie to duże jest. Kozackie. Ej, bo to normalnie w tym kubeczku zalewasz i wcinasz. Sztos. Ej, podoba mi się ten kalendarz. Mega fajny w ogóle. Nigdy się nie interesowałam kalendarzami z jedzeniem. Ale to naprawdę jest duże. No, to jest taki pełnowymiarowy śniadanko. No. 63 gramów owsianki piernikowej. No, dobra, 200. Jak jesteśmy przy jedzeniu, to lecimy. Andrzeju, chcesz otworzyć sam swój kalendarz? Możesz otwierać. Otwierać, dobra. Pomyślałam się, że będzie tu Mikołajek, a w zasadzie to wiewióra. Dobra. Jedynka, where jest jedynka? Ale zaskoczenie! Surprise, surprise! O! A ty masz inne? Albo ja mam inne, nie wiem kto. Tu jest bałwanek. Myślałam, że będzie to samo. No dobra, i teraz przejdźmy do kosmetyków. I ja jestem fanką kalendarza Ritualsa, więc ja już wiem, co będzie w moim okienku. Bo zawsze na niedzielę jest świeca. Pytanie tylko, jaka? Znamy ten zapach? Chyba nie, ale ładnie. Jest napisane coś, co tam jest. Smooth Violet. Tak jakby się... coś takiego. No. No dobra. I ponieważ nie mamy jeszcze choinki i nie rozłożyłam ładnie kalendarza Andrzeja, to ja mu dam jego
prezencik. Ja nie wiem, że mnie w podatyku. Jestem przewidywalna bardzo. Uwaga, dostałem piankę rytualszą. Męską. Remokuję? No i co? I teraz możemy się już chyba pożegnać, prawda? Myślałam, że Andrzej się z wami pożegna, ale jednak będę to ja. Dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Możecie też wcisnąć dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić naszych filmów. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!